Dzień dobry, tu ciotka Książkula w towarzystwie niezwykłej pisarki Katarzyny Rerych. Kasiu, oddaję Ci głos. Proszę, opowiedz o swojej serii Czarna walizka. Są już 4 książki i to już jest koniec tej serii. Proszę. Tak, to jest koniec tej serii. A żeby było ciekawiej, Małgorzato, ustawiłaś mnie troszeczkę na tle dwóch pań, które przewijają się w tej serii, które są poniekąd bohaterkami. Nie będę zdradzać ich tożsamości. Natomiast powiem tak. Ostatnia, czwarta część, która odkrywa wszystkie tajemnice. Ostatnia, czwarta część, która domyka wszystkie wątki. Domyka jeden z nich nawet definitywnie, ale mogę powiedzieć tyle, że moim zamierzeniem było napisanie opowieści takiej trochę innej niż wszystkie. Miało być tam trochę magii, miało być tam trochę nieprzewidywalnych zbiegów okoliczności, miały być nieprzeciętne charaktery. Takie, znaczy trzeba sobie zdać sprawę z tego, że nieprzeciętny charakter bardzo często jest przekleństwem osoby, która go posiada. I to niestety albo na szczęście u bohaterów tej serii widać. Co mogę powiedzieć? Chciałam napisać książkę, która byłaby czytana z zainteresowaniem zarówno przez czytelniczki, jak i przez czytelników. Chciałam, żeby ta historia była troszeczkę inspirująca, żeby pozostawiała pewien niedosyt, żeby każda część kończyła się jakimś pytaniem, co będzie dalej, czy co ta autorka jeszcze wymyśli, a tak w ogóle jak skończą się losy tej, a nie innej bohaterki, tego, a nie innego bohatera. Więc myślę, że w pewnym sensie to mi się udało zrobić. Tak, tu jest mój wierny asystent. Myślę, że skoro dostaję listy od czytelniczek, które piszą, opisują swoje wrażenia podczas czytania tej książki, czytelniczek, które mają do mnie pretensje już w tej chwili, że ja tę opowieść zakończyłam. No ale no nie jest to bynajmniej saga o ludziach lodu, prawda? To nie jest tak. ta półka, nie jest to ten temat. Ale ja się zgadzam, że po przeczytaniu pierwszej książki nie mogłam się doczekać dalszych przygód. I no przygód, to jest takie określenie. Losów. Bo to są losy, życia, tak. To jest takie wszystko też bardzo osadzone tu. I teraz, chociaż działo się w różnych innych momentach. Jedna z czytelniczek napisała mi: Pani Kasiu, Pani prawie napisała drugą wojnę i pokój. Ja stwierdziłam, że to właściwie wojny wszelakie, które miały miejsce w czasie życia tych bohaterów. Właściwie wojna jako zjawisko, wiatr historii, który powoduje, że ludźmi niesie po całym świecie jak liśćmi po jesiennym lesie, prawda? Bardzo tak, poetycko. Tak, bardzo poetycko. Ale taka jest prawda, że my, nasze losy, nasze życie, właściwie my jesteśmy przesuwani po wielkiej szachownicy i czasami zależy od tego, jaki ruch wykona los, jak dalej potoczy się ta jedna, jedyna partia, w której nie będzie powtórki. W 4 książkach zawarłaś losy kilku pokoleń. Tak, w różnych miejscach, pokoleń w różnych miastach, w różnych krajach. Nawet przenosi się akcja na całkowicie inny kontynent. Tak. No cóż, są tutaj
wszystkie ważniejsze wydarzenia historyczne, jeżeli patrzeć na tą książkę pod tak. tym kątem. A przepraszam, podróż zaczynamy w Podróż zaczynamy z Odessy. Z Odessy. Mhm. Z kamienicy, no tak. która do dzisiaj stoi przy Primorskim Bulwarze, niedaleko słynnych odeskich schodów. I tutaj muszę rozwiać pewną mistyfikację. Otóż ta porażająca scena masakry na odeskich schodach, mhm. do której ja również wróciłam w tej książce, to co możemy oglądać w filmie Pancernik Potiomkin, to była wizja reżysera. Mhm. Czegoś takiego nie nigdy było. Nie było. Natomiast były uliczne pogromy, natomiast było rozpędzanie tłumu w porcie, mhm. w tym takim porcie rozładunkowym. Mhm. Natomiast schody to... To jest wizja już. Wizja, taka, ale filmowa. Tak prawdziwa, tak porażająca, tak. że... Pozostaje. Że właściwie ja, stojąc na odeskich schodach, widziałam tą scenę od początku do końca. Mhm. No i potem co? Potem Lwów. Tak. Potem Kraków. Tak. Potem Zakopane. Jako, że są szalone lata, prawda? Szalone lata dwudzieste. Kiedy w zasadzie ludzie się bawią. Mhm. Tak jakby czuli... podskórnie, jakby mieli świadomość, że koniec. Nadchodzi koniec pewnej epoki. Mm-hmm. Tak trochę po Witkacowsku. Witkacy mm-hmm. tam się mm-hmm. też przewinie, bo nie dałoby się inaczej. Ale ludzie, którzy pytali o przyszłość mediów, tak. którzy organizowali seanse spirytystyczne, ludzie, którzy skłaniali się ku jakiejś takiej daleko pojętej metafizyce, gdzie najmniejsze zrządzenie losu mogło być odczytane jako cud, bo od cudu zaczyna się pierwsza część Czarnej Walizki. Dokładnie tak. Dlaczego polecasz tę książkę? Znaczy tę serię. Powinnam powiedzieć tak, dlatego, że to ja ją napisałam. Oczywiście, to już jest marka, gwarancja dobrej literatury. Że starałam się, żeby to było dobre. Że starałam się zapewnić swoim czytelnikom i wzruszenia, mhm. i uśmiech. I wiedzę. Może trochę takich rzeczy, o których nie każdy wie, mhm. bo piszą ludzie, że pierwszy raz słyszą o czymś takim. No i przede wszystkim to miała być również opowieść o uczuciach, mm-hmm. o silnych emocjach, o emocjach, które targają ludźmi, emocjach, nad którymi często no, człowiek nie jest w stanie zapanować. Tak. Albo nas rozwijają, albo nas niszczą. Tak, i chciałam, żeby coś takiego właśnie trafiło do rąk czytelników, żeby nie było to powielanie opowieści rodzinnych, że prawda, w roku tym i tym stało się to i to. To byłoby takie starotestamentowe, prawda? Abraham spłodził tego, a tamten spłodził tego. Ale to miało być tak, jak siada się przy stole, przy kawie, herbacie, przy dobrym ciastku, przy kieliszku czerwonego wina albo jakiejś smakowitej nalewki i nagle ktoś z rodziny zaczyna mówić: a słuchajcie, pamiętacie jak ta ciotka została nakryta w swojej sypialni z takim, ta takim panem i stało się to przez przypadek. A wszyscy, no wiesz, no taka historia, no a potem zaczyna się ta historia rozbudowywać, tak jak kula ze śniegu, która się toczy. Więc jeżeli chcecie czegoś trochę innego, czegoś, co opowiada o ludziach, czegoś, co opowiada o pewnych kolejach losu, to koniecznie ta książka. Ja zachęcam.